4 stycznia do Sejmu wróci rządowy projekt nowelizacji o wzmocnieniu roli kuratorów. Nowe przepisy mają między innymi powstrzymać próby ideologizowania dzieci w szkołach. Ustawa miała być procedowana już w połowie grudnia. W trakcie posiedzenia Sejmowych komisji, nieoczekiwanie to jednak posłowie opozycji wygrali głosowanie w sprawie odroczenia obrad. PiS zgubiła słaba frekwencja. Teraz zapadła decyzja, że ustawa wróci do Sejmu na początku stycznia. Na podstawie nowych przepisów kurator będzie mógł na wniosek rodziców sprzeciwić się wejściu do szkoły organizacji pozarządowej, która będzie na przykład chciała demoralizować dzieci, informuje szef resortu edukacji i nauki Przemysła Wczarny zgodnie z projektem dyrektor szkoły będzie miał obowiązek uzyskać szczegółową informację na temat planu, konspektu i materiałów wykorzystywanych na zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora dla działań takiej organizacji w szkole. Oprócz tego, jeśli dyrektor szkoły czy też placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie mógł zostać wezwany do wyjaśnienia. Kurator będzie mógł również zawnioskować o odwołanie dyrektora w trakcie trwania roku szkolnego bez wypowiedzenia. W rządowym projekcie a tu się także zapisy modyfikujące działania oddziałów przygotowania wojskowego nazywanymi wcześniej klasami munduru